tym roku akurat misją przewodnią jest ekokariera. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Bożena Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pani dyrektor, spotykamy się, żeby pogadać trochę o, myślę, bardzo ważnym wydarzeniu. Tydzień warmińsko-mazurski, tydzień kariery. Powiedzmy, dla kogo najpierw jest to wydarzenie? No to jest przede wszystkim, bo ten tydzień kariery jest organizowany, to już jest 14. edycja tego wydarzenia. I on jest głównie kierowany do doradców zawodowych, ale też osób, które jakby współuczestniczą w tym procesie doradczym. I, no ale też do nauczycieli, do pedagogów, do wychowawców, do dyrektorów szkół, do dyrektorów też instytucji samorządowych, czyli wszystkich instytucji, które gdzieś tam współtworzą, współuczestniczą w tym jakby przygotowaniu tego młodego człowieka do rynku pracy. I no każdego roku jest, opracowujemy taką misję tych wydarzeń i ta misja zazwyczaj, znaczy zawsze poprzedzona z analizą, czyli badamy potrzeby, na przykład czego w danym obecnym czasie rynek potrzebuje. Nasz warmińsko-mazurski, bo to jest nasza taka wojewódzka edycja tego tygodnia kariery. Wcześniej była ogólnopolska, my jakby od paru chyba 6 lat tworzymy swoją misję i jakby badamy nasze potrzeby naszego rynku regionalnego. I w tym roku akurat misją przewodnią jest ekokariera. Czyli podążamy śladem właśnie tych zielonych miejsc pracy i chcemy właśnie poświęcić ten tydzień, bo to jest od 21 do 27, bo to zazwyczaj tydzień czasu trwają różne wydarzenia w całym województwie, ponieważ te wydarzenia organizujemy w ramach Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Jest to partnerstwo lokalne, które powołaliśmy już 16 lat temu. Natomiast w Pakcie są przeróżne instytucje i urzędy pracy powiatowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorium oświaty, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, agencje zatrudnienia, czyli szereg takich naszych partnerów, którzy współuczestniczą właśnie z nami, którzy tworzą tą politykę lokalnych i regionalnego rynku pracy. Więc to wydarzenie jest dla jakby uczestników tych właśnie naszych partnerów i osób, które współpracują z tymi naszymi instytucjami, z naszymi partnerami. Ekokariera, czyli chcemy wprowadzić tą ekologię do kariery, do planowania kariery, czyli doradcy zawodowi, którzy też będą rozmawiać z młodymi osobami, to też jakby będą jakby uczulać na to, że rynek pracy już gotowy jest, od dawna jest gotowy na to, by wprowadzać właśnie te różne takie rozwiązania i żeby wybierać zawód taki, który no, jest blisko tej ekologii, ponieważ mamy w tym partnerstwie dużo szkół i tych szkolnych takich doradców zawodowych, którzy pracują z młodzieżą szkolną, więc chcemy też tutaj na tej konferencji naszej inauguracyjnej, też jeden z wykładów będzie poświęcony temu, jak u młodych osób kształtować takie postawy proekologiczne. Więc kariera, ekokariera, konferencja inauguracyjna 21 października, czyli ekonomiczne, ekologiczne, ekonomiczna kariera przyszłości, taki tytuł jest tej konferencji. No i właśnie też celem chcemy pokazać, czy ekologia to bardziej hamulec, czy może rozwój na przykład dla gospodarki, nie? Żeby pokazać w sumie takie atuty tych zmian, no bo właściwie jakby no, z wyboru powinniśmy być oczywiście wszyscy ekologiczni, ale też i wymusza takie działania, wymusza jakby rynek, tak? I też technologie, które wprowadzają, my musimy oszczędzać po prostu klimat. I chcemy tego uczyć właśnie już od szkół. Zaczynacie, tak jak pani wspomniała, od wydarzenia naukowego, żeby trochę nakreślić ten, jak to się dzisiaj ładnie mówi, background, te podstawy. Co później? Spotkania młodych ludzi z, no właśnie, przedsiębiorcami, doradcami? Jak to będzie wyglądało? To już w kolejnych dniach to będą wydarzenia, które będą się działy już u naszych partnerów w powiatach. I najczęściej to są takie, znaczy w tej chwili zbieramy jakby te wydarzenia, propozycje tych wydarzeń zbieramy od naszych partnerów, ale z doświadczenia, jak to co roku się odbywa, to zazwyczaj organizowane są jakieś konferencje takie mniejsze w powiatach. To są jakieś prelekcje, są warsztaty na przykład dla młodych osób i te warsztaty, też taką prezentację przygotowujemy my tutaj już jako koordynatorzy, taką gotową prezentację, którą mogą sobie pobrać nasi doradcy, którzy pracują w terenie i spotykają się właśnie z młodzieżą szkolną i też rozmawiają, bo to jest taki, chcemy, żeby ten tydzień był takim przyczynkiem do rozmów na temat właśnie tej ekologii, jak ją wprowadzić właśnie do szkoły, jak ją wprowadzić na rynek pracy, jak ją wprowadzić też do głów młodych osób, żeby myślały o tym, żeby miały gdzieś z tyłu głowy, że cokolwiek robię, to myślę o tym, żeby na przykład oszczędzać klimat, nie? Więc będą to warsztaty, będą prelekcje,
no, prawdopodobnie też targi pracy, spotkania z przedsiębiorcami pewnie też, no bo zazwyczaj też takie są planowane, ale też są konkursy, różne prelekcje, wystawy. No, naprawdę bardzo, bardzo dużo różnorodnych wydarzeń. Pani dyrektor, odejmujemy mi trochę hipotetycznie, trochę w magiczny sposób kilka, pewnie naście lat. Jestem młodym człowiekiem, który stoi u progu wyboru tej swojej ścieżki kariery zawodowej. Dlaczego warto, żebym się wybrał na jedno z wydarzeń w jednym z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego? Skracam sobie trochę czas i ułatwiam dostępność po prostu do konkretnych specjalistów? No przede wszystkim tak, bo biorąc udział w tych wydarzeniach, no to może pan też poznać ludzi, którzy mogą panu pomóc, na przykład w danym momencie. Pozna pan doradców, którzy, bo to te spotkania prowadzą doradcy zawodowi, którzy też pana pokierują, ewentualnie już udzielą panu jakby informacji na miejscu, to przede wszystkim to, no ale też otworzy pan jakby swój umysł na to, czego pan się dowie w trakcie tych spotkań, bo każde takie spotkanie gdzieś tam otwiera drzwi i okna, nie, żeby coś dla młodych osób, tak myślę, być może dowiedzą się czegoś, czego na przykład w ogóle nie rozważali, będą chcieli na przykład w tym kierunku pójść, więc każde takie spotkanie, no jest bardzo ważne, no szczególnie dla młodych osób, no bo to głównie to są nasi odbiorcy tych naszych wydarzeń. Nie? Myślę, że na koniec odeślemy do sieci, żeby te kompendium, pełną pulę informacji odszukać. Strona urzędu? Strona urzędu to tak na pewno, ale jeszcze też strona tego naszego partnerstwa, tam już jest informacja właśnie o tym, co się będzie działo, czyli taka agenda tych wszystkich wydarzeń. To jest strona, jak można wejść na stronę naszego urzędu i tam jest taka ikonka Pakt dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego i tam też można wejść i informacje będą. Ale na pewno na stronie naszego urzędu wojewódzkiego urzędu pracy też już są. Odsyłamy, drodzy Państwo, na stronę w sieci. W takim razie młodzi ludzie na pewno doskonale sobie poradzą, żeby znaleźć te konkretne informacje. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem była Bożena Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. We'll be right back.